Skąd w ogóle dzisiejsze spotkanie i co tu dzisiaj się będzie działo? Tak? Ja się nazywam Piotr Nastałek, od 2 lat tutaj z Marcinem. Już trzeci rok prowadzimy wojnę totalną z sądem na Pradze. Na Pradze Południej. Tutaj dzisiaj będziemy poruszali sprawy związane z, w ogóle z sądem, ale z sądem natomiast z pewnym jego działem. Aczkolwiek nawiążemy do innego, tak powiem, motywu, który nas również tutaj dzisiaj przyprowadził, słuchajcie. Od trzeci rok toczymy wojnę w ten sposób, że jesteśmy tydzień w tydzień, robimy protesty. Czasami we 2, czasami w 5, czasami jedna osoba, natomiast robimy to bez ustanku od, już teraz we wrześniu będzie trzeci rok, słuchajcie. Także jak widzicie, jesteśmy bardzo wytrwali w naszych działaniach, tak? Toczymy batalię z 5 Wydziałem Rodziny, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj, dzisiaj będzie to omawiane, ta powiedzmy hańba dla sądownictwa i dla polskiego kraju. Toczymy wojnę z czymś, co się nazywa alienacja rodzicielska, ponieważ zostaliśmy odseparowani od własnych dzieci przez przestępcze działanie sędziów, słuchajcie. To nie jest tak, że czy Marcin, czy ja i dziesiątki, setki innych rodziców jesteśmy złymi rodzicami. Natomiast zetknęliśmy się z patologią, zetknęliśmy się z bandytyzmem i co więcej, zetknęliśmy się również z pewnym rodzajem układem przestępczym, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z grupą przestępczą działającą w porozumieniu i to nie jest tak, że nam się wydaje, ponieważ my o tym mówimy na głos i jak, jak widzicie, nikt nas nie zamknął. Trzeci rok mówimy o wszystkich przekrętach z imienia i nazwiska, ponieważ w naszej ocenie winnymi nie są urzędy, system, tylko tam, gdzie jest wina, tam zawsze są osoby znane z imienia i nazwiska. Więc nie widzimy powodu, żebyśmy się powoływali i mówili, że zawinił urząd, zawinił sąd, zawinił ktoś. Nie. System. Czy system. Nie ma konkretnymi winnymi. Są konkretne osoby. I słuchajcie, nasze te działania społeczne, bo to nasza działalność opiera się o stowarzyszenie, które z Marcinem założyliśmy, słuchajcie, doprowadziły nas do pewnego punktu, tak, że okej, w naszych prywatnych sprawach coś tam poukrywaliśmy. Cały system korupcyjny z tak zwanymi wysłuchaniami małoletnich zakończył się na Pracy Południe. Tego już nie ma. System, który funkcjonował w ten sposób, że za coś, co normalnie w państwowym tak zwanym OZSS-ie, za faktyczne badania, gdzie są specjaliści typu, nie wiem, psycholog, psychiatra, pedagog, kosztuje do 1100 zł, a w sądzie na Pradze, słuchajcie, wysłuchanie przez panią koleżankę sędziów, panią nauczycielkę klas 1-3 brano 5,5 tysiąca. No to ludzie, no możemy udawać naiwnych, no ale nikt mi nie wmówi, że 500% więcej za jakąś dziadowską rozmówkę to jest normalna sytuacja. Także to dziadostwo w sądzie dzięki naszym działaniom, słuchajcie, się skończyło. Znaczy, to jeszcze tylko dodam, że te pieniądze szły do prywatnych kieszeni koleżanek, biegłych, koleżanek, bo to były ciągle te same panie, czyli no nie bądźmy naiwni, do pani sędzi kieszeni prawdopodobnie jest też, że poszły, a właściwie to jest pewne. I to było w ciągu 3 lat, jak my wyliczyliśmy, co się częściowo już potwierdziło, to było około 1 000 000 zł, zostało zubożone państwo lekko polskie. Licząc. My to bardzo powierzchnie liczyliśmy. Słuchajcie, żebyście wiedzieli, o jakich w ogóle kwotach chodzi w sądach rodzinnych, to mogę wam powiedzieć, jest taka strona. Już nie ma. Uberkasta, jest ta strona, jest. Uberkasta, gdzie facet, opisał. Te wyliczenia, powiedzmy, są, tak nazwijmy, na wyrost, tak? Ale to pokazuje skalę, ponieważ on wziął pod uwagę, że do każdej sprawy rodzinnej, która ma miejsce na Pradze Północ, powoływani są kuratorzy sądowi. Kuratorzy sądowi odwiedzają te rodziny. Więc samo założenie jest, powiedzmy, na wyrost, bo nie do każdej sprawy są powoływani, ale załóżmy, tak, to jest tylko przykład. On wyliczył, że słuchajcie, kręci się co miesiąc, co roku w takim układzie około 7 milionów złotych. 7 milionów złotych idzie na kilkunastu kuratorów. I teraz powiedzcie mi, no trzeba być bardzo naiwnym, że sędziowie, którzy celowo generują pewnego rodzaju konflikty i wysyłają później swoich podwładnych, swoich koleżków, swoje znajome, słuchajcie, że nic z tego nie mają. No trzeba być bardzo, bardzo naiwnym. Więc zobaczcie, o jakiej kasie tu mowa. I dalej, tu, w dzisiejszym dniu tutaj o pewnych rzeczach z tym związanych będziemy mówili. Więc słuchajcie, oczywiście ugraliśmy to, że nie ma tych wysłuchań. Sędzie bardzo szkodliwą, która akurat w naszych sprawach orzekała, Ziobro zabrał do siebie, jak zaczęliśmy nagłaśniać te wszystkie historie, przekręty i tak dalej.
Więc powiedzmy, że w mojej jeżeli chodzi o mnie, sąd naprawdę żadnych moich spraw już nie chce rozsądzać, pozbyli się mnie, nie chcą mnie po prostu tam widzieć, tak? Z Marcinem za moment będzie to samo. Więc w naszych sprawach prywatnych powiedzmy, że coś tam ugraliśmy, ale generalnie doszliśmy do pewnej ściany, tak? Będziemy dalej kontynuować, natomiast globalnie nie jesteśmy w stanie tego zmienić. I przypadek, nie przypadek, słuchajcie, spowodował, że spotkaliśmy tutaj obecnego pana Krzysztofa Prokopczyka, przepraszam, który jest przewodniczącym Samoobrony RP. My zaczęliśmy rozmawiać, opowiedzieliśmy mu o tych historiach. Krzysztof, tak jak większość ludzi, którzy się z tym systemem, że tak powiem, alienacyjnym niszczenia dzieci w sądach rodzinnych nie spotkał, był po prostu w szoku. Natomiast opowiedzieliśmy o naszych przygodach, opowiedzieliśmy mu o przygodach innych osób, które znamy. I postanowiliśmy nawiązać współpracę. Nasze stowarzyszenie i nasze strony osoby tutaj razem z Samoobroną. I Samoobrona, słuchajcie, Samoobrona RP jest pierwszą partią w Polsce. Nie ma drugiej w tej chwili. I wśród większych i wśród mniejszych, która na swój sztandar bierze coś takiego jak opieka naprzemienna. Czyli po rozpadzie rodziny, oboje rodziców, słuchajcie, bierze udział w wychowaniu dzieci. Bo w tej chwili Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, a kto wie, czy nie na świecie, gdzie kilkadziesiąt tysięcy dzieci co roku zostaje sztucznymi sierotami. Pomimo tego, że mają obydwoje rodziców, to jeden z tych rodziców, i tutaj niestety najczęściej ojciec, bo to jest 97-3%, słuchajcie, jest wyeliminowany z życia dziecka. I to się dzieje w środku Europy, w tak zwanym cywilizowanym kraju, podobno katolickim, podobno cywilizowanym, w Unii Europejskiej. Takie rzeczy się dzieją. To jest temat, który jest przemilczany przez media, a jeżeli gdziekolwiek wypływa, to raczej z konotacjami bardzo negatywnymi, na zasadzie alimenciarze, przemocowcy i tak dalej. Tak? I to na końcu dzisiejszego spotkania też wam, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, do tego nawiążę. Więc tak doszło do naszej współpracy z Samoobroną. I to, tak jak wspomniałem, jest to jedyna partia, która w tej chwili coś takiego wzięła na sztandar. Kolejnym punktem, i to również, słuchajcie, nie ma drugiej partii w tej chwili, która to bierze na sztandar, jest odebranie sędziom immunitetu. Doszło do tego, że w Polsce, w środku Europy istnieje kasta ludzi, którzy są nieusuwalni i niekaralni. Mówiąc wprost i kolokwialnie, jeżeli psychol zostanie sędzią, osoba, która ma przyjemność w niszczeniu innego człowieka, w krzywdzeniu, to nie ma na niego pata. To nie można go ani usunąć, ani ukarać. On zawsze będzie się zasłaniał immunitetem, po pierwsze, a po drugie niezawisłością. My z Marcinem spotkaliśmy się z ludźmi, którzy ewidentnie są po zaburzeniu psychicznym. Marcin opowie może tam w dwóch słowach później swoją historię, zobaczy, a to nie jest odosobniona historia. Więc dlatego nawiązaliśmy współpracę z Samoobroną, wierząc, że jeżeli więcej ludzi się do nas przyłączy, to będzie szansa na to, że większe partie, jeżeli dużo osób poprze Samoobronę, chociażby w tych dwóch punktach, to jest szansa, że większe partie, Samoobrona, nie ukrywajmy, jest małą partią w tej chwili, aczkolwiek z piękną historią, jest szansa, że większe partie również to podchwycą. A tak naprawdę tutaj, na tej sali siedzą osoby w ten czy inny sposób pokrzywdzone przez tak zwany wymiar sprawiedliwości, tak? Tu znamy się, znamy swoje historie, dobrze wiecie, o czym mówię. Więc jest jakaś nadzieja, że tak powiem, ostatnia szansa, że dzięki współpracy z Samoobroną cokolwiek się tutaj zmieni. W Europie, słuchajcie, chyba tylko w Bułgarii jest coś takiego, że sędziowie mają immunitet. Nigdzie tego nie ma. Nigdzie tego nie ma.